Wkurwiały cię modeleczki jak toreczki w Azja Express? Absolutnie nie, ja uwielbiałem takie dziewczyny. O których mówisz teraz? O wszystkich dziewczynach, które tam były, i o wszystkich facetach. My się tak kochaliśmy. Słuchaj, na koniec programu podszedł do mnie ten producent amerykańsko-belgijski i powiedział do mnie: stary, zrobiłem 15 edycji, 15 lat kręcę ten serial. Ten program, to jest trochę taki serial, no, o zabijaniu. Po całym świecie, 22 kraje, od Meksyku po Japonię. I przepraszam za słownictwo, ale cytuję, jeszcze takich pojeb***ów jak wy Polacy nie widziałem. Ja to słyszę ciągle. A powiedz mi... Ale do czego zmierzam? Ja spytałem go, dlaczego. On mi powiedział, słuchaj, ten program polega na tym, że się pary eliminują, tak, nawzajem. A wy od pierwszego odcinka polubiliście się, zaczęliście sobie pomagać i tak dalej, zaczął wymieniać wszystkie rzeczy, wiesz, które co, Michał, nie... to chyba ja oglądam inny odcinek. Nie, no stary, jak wierzysz w to, co oglądasz w telewizji, to masz duży problem. Chodzi o to, że ja nie wiedziałem, jak mu na to odpowiedzieć, jak mu to wytłumaczyć, ten fenomen, więc mu powiedziałem: przyjacielu, drogi, znasz historię Polski, choć trochę, a on powiedział: no nie. No to sobie przeczytaj, to będziesz wiedział, dlaczego tak się stało. No to prawda, że my jesteśmy pod tym względem trochę pojeby. No tak, jesteśmy, ale z drugiej strony jesteśmy mistrzami świata w tym. Jak jest źle, to potrafimy być naprawdę cudowni. Ale to wynika z tego, że jeżeli my jesteśmy pojeby, a ty wygrałeś ten program, to ty jesteś największym pojebem. Żurawski. Może coś w tym jest. A dlaczego wygrałeś ten program? Bo miałem cudownego partnera Ludwika. Jezu, jak to ładnie zabrzmiało. No, bo to jest Wrzucę prawda. To na gejowski portal. Okej, okay, proszę.